dzisiejszym zielonym odcinku programu opowiemy o ciekawym eksperymencie na Placu Nowym, miejskich plażach nad Wisłą oraz najciekawszych wydarzeniach minionego tygodnia. Plac Nowy i fragment ulicy Estery stały się częścią niecodziennego eksperymentu. Na nieco ponad 3 tygodnie miejsce samochodów zajęły sofy i zieleń. Jeśli takie rozwiązanie spodoba się krakowianom, być może zostanie tak na stałe. Pewnie dla niektórych na szczęście to tylko eksperyment, a dla innych długo oczekiwana zmiana. Jedno jest pewne, tylko w taki bezpośredni sposób można przekonać się, jak funkcjonuje przestrzeń bez samochodów. Aby unaocznić, ile miejsca piesi zyskują dla siebie, obszar poddany eksperymentowi został pomalowany na zielono. To dość odważny pomysł, żeby zamknąć ulicę, pomalować ją na zielono, oddać pieszym i posadzić drzewka. Skąd w ogóle wziął się taki pomysł? To, co tutaj robimy, to jest tak zwane prototypowanie urbanistyczne. My testujemy tą przestrzeń po to, żeby zobaczyć, jak będzie ona funkcjonować. To znaczy, my przez 3 tygodnie staramy się po pierwsze konsultować, po drugie rozmawiać z mieszkańcami, użytkownikami, przedsiębiorcami o tym, co się tutaj dzieje. My nasze działania zaczęliśmy w połowie lipca, będziemy je prowadzić do 6 sierpnia. I te działania polegają, tak jak Pani powiedziała, na ograniczeniu ruchu samochodowego. Wyróżniliśmy tą przestrzeń, malując asfalt, po to, żeby pokazać, że ta przestrzeń jest poddawana eksperymentom. Zazieleniliśmy ją trochę i daliśmy taką przestrzeń, wolną przestrzeń do siedzenia, niekoniecznie związaną z koniecznością kupienia sobie kawy czy herbaty. Zanim wprowadziliśmy tą zmianę, rozmawialiśmy z mieszkańcami i prowadziliśmy takie pogłębione wywiady. My je teraz podczas naszym punkcie konsultacyjnym też kontynuujemy te wywiady. Już pytania są troszkę inne, ale dalej badamy, jakby jak mieszkańcy, użytkownicy zmieniają swój stosunek do tej przestrzeni. Przestrzeń bez samochodów zyskała nowe walory, ale należy wziąć pod uwagę fakt, że jest lato, okres wakacyjny, czas wypoczynku. Stąd aktywność pieszych jest większa. W okresie jesienno-zimowym pewnie wyglądałoby to inaczej. Niemniej teraz zdecydowanie może się podobać. Czy Pani się to w ogóle podoba? Fajny pomysł czy nie? Jeśli chodzi o spacerki, to fajny pomysł, bo jest bezpiecznie, ale jak się jedzie autem i się to widzi, no to jednak jest się zawiedzionym, że zostały wprowadzone takie zmiany. Tak, ale jak się jest pieszym, w ogóle jak mi się podoba ten kolor, te drzewa, te sofy? No super, oczywiście kolor uspokajający, więc idealnie. Myśli Pani, że to powinno zostać na stałe tutaj? Myślę, że tak, jest więcej miejsca, ludzie tutaj wysiadają sobie, fajnie spacerują. I raczej same plusy, same pozytywy. Tak, pozytywy. Można swobodnie przejść, nie ma przeszkód, nie trzeba się przemieszczać między samochodami, fajnie. A powinno to zostać tak na stałe tutaj? Zostanie. Tu jest tyle ludzi i tyle rzeczy się dzieje, więc myślę, że taki pasaż dla pieszych jest świetną rzeczą. Pozytywnie, jak najbardziej, bo to zawsze był koszmarny tłok i trzeba było strasznie uważać przy przechodzeniu i tak dalej, więc czemu nie? Mnie się podoba. Wyniki ankiet, odbytych rozmów i konsultacji posłużą do opracowania pełnej analizy przeprowadzonego eksperymentu, którą powinniśmy poznać z początkiem września. Wtedy dowiemy się, czy taki model organizacji miejskiej przestrzeni ma rację bytu i na jakich zasadach. Plaża na bulwarze Kurlandzkim to przykład na to, jak prostym sposobem można nadać zielonej przestrzeni, jakich wiele, nowy wymiar oraz znaczenie i stworzyć miejsce wypoczynku, relaksu i zabawy. Jeśli tylko aura dopisuje, nieopodal mostu Kotlarskiego spotkać można całkiem spore grupy relaksujących się krakowian i przyjezdnych. Strefa została zaaranżowana przez Zarząd Zieleni Miejskiej, a wszelkie atrakcje i aktywności kryją się pod hasłem Przystań na plaży. Nad brzegiem Wisły powstała piaszczysta plaża, wokół pełno leżaków, huśtawek, gwar, śmiech i zabawa. Zanim ta plaża tutaj się pojawiła, to była przestrzeń dla biegaczy, dla rowerzystów i dla spacerowiczów. Co zatem przeważyło za tym, że ta plaża tutaj jest? Ta plaża jest między innymi dlatego, że jest to miejsce ciągle w centrum, ale jednocześnie bardzo sprzyjające relaksowi, bo jest tutaj trochę bardziej zacisznie niż przy samym Wawelu. Są drzewa, które dają cień. Jest sporo atrakcji, które przygotowaliśmy dla mieszkańców, aby mogli tutaj rzeczywiście wypocząć. Właśnie, jakie to atrakcje? Co tutaj można robić? No, poza tym, że można wypożyczyć leżak i można na nim się wygodnie na piasku rozłożyć. Można dodajmy, wypożyczyć... że za darmo, prawda? Tak, tak. To jest duże zaskoczenie dla mieszkańców. Można również wypożyczyć sprzęt sportowy.
takie jak badminton, jak bóle, bo mamy bólodrom, jak piłkę, zestaw do mini hokeja, strzały. No i to mieszkańców bardzo cieszy, dlatego że takiej okazji do tej pory właściwie na co dzień w parkach jeszcze nie mieli. To jest taki nasz plan max dla Zarządu Zieleni Miejskiej, żeby takie atrakcje pojawiły się rzeczywiście w każdym parku. Na razie pojawiły się tutaj na plaży. A jak mieszkańcy postrzegają to miejsce? Są zadowoleni z tej plaży? Są bardzo zadowoleni i są bardzo zaskoczeni zarazem, ponieważ nie podejrzewali, że ta inicjatywa to jest inicjatywa miasta. Są zaskoczeni tym, że to wszystko jest dla nich za darmo, że jesteśmy tutaj praktycznie przez cały dzień. I przez cały dzień można korzystać z proponowanej oferty zajęć i animacji. A w weekendy? Spotkania z książką, turnieje gier sportowych, zajęcia fitness, w piątki od 17:00 muzyka na żywo. Plaża przy Moście Kotlarskim została uruchomiona w połowie lipca, a tydzień później swoją inaugurację miała kolejna plaża. Tym razem nieopodal Mostu Zwierzynieckiego, przy Kolejowym Klubie Wodnym, która powstała z inicjatywy Zarządu Infrastruktury Sportowej w Krakowie. W urokliwym zakątku można oddać się pełnemu relaksowi na wiele sposobów. To miejsce jest nieprzypadkowe, jeśli chodzi o plażę. Dlaczego? Była tutaj w latach 1928, jak dobrze pamiętam, plaża miejska, pierwsza tutaj w Krakowie. Co tutaj można poza leżakowaniem, opalaniem się jeszcze zrobić ciekawego? No, dużo, dużo rzeczy. Pływanie na sprzęcie kajakowym. Kajaki są dostępne i wyczynowe dla zaawansowanych ludzi, którzy mieli do czynienia, i kajaki turystyczne, których mogą korzystać zwykli ludzie bez jakichś specjalnych umiejętności, po krótkim przeszkoleniu na brzegu przez instruktorów, którzy tu wypożyczają. Następnie posiadamy na terenie dwa boiska do siatkówki, jedno do koszykówki. Można sobie piłeczką podbijać, powrzucać do kosza. Posiadamy własną wypożyczalnię rowerów na terenie, gdzie teraz krakowianie wiedzą, że możemy objechać aż do Tyńca i drugą stroną możemy tutaj na obiekt wrócić. Obie plaże dostępne są dla każdego codziennie, do zmroku. Jeśli aura będzie sprzyjała, to korzystać z tych miejsc będzie można do końca września. XXIV Tour de Pologne wystartował. Kolarze pokonają 7 etapów i ponad 1000 kilometrów. W tym roku, inaczej niż w latach ubiegłych, wyścig rozpoczął się w Krakowie, a zakończy w Bukowinie Tatrzańskiej. W wyścigu uczestniczą kolarskie gwiazdy jak Rafał Majka, Peter Sagan czy Vincenzo Nibali. Minął rok od wizyty w Krakowie papieża Franciszka i pielgrzymów z całego świata podczas Światowych Dni Młodzieży. Z tej okazji przez cały weekend trwały spotkania młodych, katechezy i koncerty. W Tauron Arenie Kraków zagrali m.in. Adam Sztaba, Monika Kuszyńska, Anita Lipnicka, Natalia Niemen. Uczestnicy koncertu wzięli także udział w nagraniu do superprodukcji Biblii Audio. W czasie Światowych Dni Młodzieży Urząd Miasta przeprowadził wywiady z blisko 250 pielgrzymami. Nie znano ich imion ani nazwisk, tylko kraj pochodzenia. W rocznicę spotkania młodych z papieżem organizatorzy akcji Experience Kraków Again postanowili odszukać poprzez media społecznościowe losowo wybraną szóstkę i zaprosić do ponownego odwiedzenia Krakowa. Książki, leżaki, atrakcje dla dzieci. To wszystko można znaleźć na plantach w okolicy ulicy Świętej Gertrudy. Wojewódzka Biblioteka Publiczna wraz z Zarządem Zieleni Miejskiej przygotowała czytelnię w plenerze. Rajską w plenerze można odwiedzić do 14 sierpnia, od poniedziałku do piątku, między 10 a 15. Parkobus kursuje na wyznaczonych trasach i zabiera mieszkańców jednej części Krakowa do parku na drugim końcu miasta. Na miejscu można wziąć udział w spacerze przyrodniczym i usłyszeć ciekawostki dotyczące fauny i flory. W sobotę 5 sierpnia parkobus wyruszy z Krowodrzy na Bagry. Szczegóły na stronie zzm.kraków.pl. Nie masz to jak pierwsza nie. To tytuł 65. lekcji śpiewania, która odbędzie się w sobotę 5 sierpnia o godzinie 19:00. Na Małym Rynku zabrzmią pieśni związane z rocznicą wymarszu pierwszej kompanii kadrowej.